Film został zrobiony dla żartu. Nie ma na celu nikogo urazić. Ale może czasami urazić uczucia religijne i nie tylko. Oglądasz na własną odpowiedzialność. Moments later. The next morning. Byłem pierwszy w twojej matce. Byliście z osobów, więc oto jestem, spóźniony jak wytrysk u emeryta. Brakowało mnie to jak dobrego odkurzacza na sali aborcyjnej. No co? Przynajmniej obejrzał się bez efektu jojo. Elzora dzisiaj niestety nie wystąpi, bo użyłem na niej chloroformu i położyłem go gdzieś... o tam. Więc na wszystkie wasze komentarze z mordo książki odpowiem ja. I obym nie dostał przy tym okresu jak Jezus na krzyżu, albo co gorsze, jak policjantka. Psiakry! Jeśli po tym odcinku zapukają do mnie panowie z kaftanem, powiem im tak. Nie trzeba, mam swój. To chuj, jedziemy. Mam nawiedzoną teściową. Pod jaki adres wysłać? Na Pokątną! Pamiętajcie, że Ed Warren już nie żyje. Tak, Jezus, Elvis, Jan Paweł II, Michael Jackson i nasze zdanie główne, Lech Kaczyński. No i może niedługo jego brat. Ale wolę tego głośno nie mówić, by nie kłócić smutnych panów z CBS, bo to pomoc wredne suki. Naprawdę szukasz kłopotów? Kłopoty to moja specjalność. W jakim celu, jeśli mogę spytać? Bo lubię zbierać pokemony. A do czego używasz tablicy? I od jakiego czasu z niej korzystasz? Korzystam z najczęściej z kibla. Wychodzimy na spacery, karmię krwią, a gdy śpimy, lubię, gdy trafia mnie po brzuszku. Myślę, że masz nie po kolei w głowie. Po czym to stwierdzasz? Takie kolekcjonowanie może być tragiczne w skutkach. Moim subiektywnym zdaniem, bez obrazy oczywiście, gromadzenie takich przedmiotów jest bezmyślne. Ściąganie na siebie kłopotów z premedytacją. Tragiczne w skutkach są wypadki, kontuzje, katastrofy, wojny i narodziny bliźniaków. Zbierasz takie fanty i nic cię do tej pory nie opętało? Od dawna jest opętany. I mu z tym dobrze. Ma Lucyfera oraz toskiewego demonopiekuna, czyli mnie. Amen. A jak? Można wiedzieć tylko, pytam, z ciekawości. To proste, jadam ich kolację przy zniczach. Przepraszam, że zapytam. Nie wścibsko od razu mówię. Ale czy choruje pan na schizofrenię? Schizofrenia? A co to? Jak mogę zapytać, to masz już jakieś rzeczy tego typu? Chodzi ci o moje zabawki w sypiali? Skąd ty czerpiesz swoją wiedzę? No kościoła kurwa nie będę sponsorował. Lepiej nie przekazywać sobie takich przedmiotów. Uwierz, gorsze rzeczy można sobie przekazać. Kij, wrzeżączka, dżuma, długi po śmierci, no i ciąże. Ja również z chęcią przygarnę takowe przedmioty. Śmiało możecie powiedzieć, to para zakochanych piromanów. Już słuchaj, straż pożarną. Się jara dziewczyną, się jara chłopaku. Się jara dziewczyną, się jara chłopaku. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni jak Trynkiewicz na prostu zabaw i szczęśliwi jak nekrofil zamknięty w prosektorium. Inni youtuberzy myślą, że lecą grubo. Serio? Jak oni lecą grubo, to ja kurwa lecę sumo. No dobra. To ja będę powoli spierdalał, bo gdy wstawałem rano, nie spodziewałem się, że będę świadkiem III wojny światowej. W sumie pierwszą i drugą przespałem. Ja tam nie wiem, co chcecie, dwójka Władka. Zawsze co roku na gwiazdkę przysłał mi wielki prezent. Tylko do dziś nie rozgryzłem, czemu zawsze wybucha 7 dni przed Sylwestrem. Nie ma co żyć w strachu, jak Elzora na randce, gdy masz ciągnąć buty. Jebany geniusz, przynajmniej nie musi stracić hajsu na chloroform. A następny odcinek ze mną w roli głównej nakręcę, gdy kanał dobije 200 subów. I oby hymn polski nie brzmiał wtedy tak. Chociaż w sumie mógł być taki. No ale ten to już byłby sztos. I taka mała ciekawostka na koniec, ziomeczku. Wiesz czemu najcieplej jest pod tęczą? Bo na jej końcu czekają złoci chłopcy, którzy z miłą chęcią się o ciebie zatroszczą, skarbeńku. Ja pierdolę, ale spalony kawał dojebałem na koniec. Nara. O, dopadnie cię. Pocałujcie mnie wszyscy w dupę, a świat dalej kręci się. Bo ja czuję się super i dobrze trzymam się. Pocałujcie mnie wszyscy w dupę, a świat dalej kręci się. Bo ja czuję się super i dobrze trzymam się.